That's just a remnant of the night. No dobrze, opowiemy o niej, ale to dlaczego? Jeszcze, że pomoże nam w tych wyliczankach, a publiczność, która zrobi się jak najbliżej po niemiecku. Ein, zwei, Polizei. Drei, vier, Offizier. Fünf, sechs, alle. Sieben, acht, guten Nacht. O, to na mnie wpadło. Na szczęście do tematu Niemców jestem świetnie przygotowana. Niemcy to nasi sąsiedzi. Ich kraj leży w Europie Środkowej. Graniczą oni z dziewięcioma państwami. Od zachodu, z Holandią, Belgią, Luksemburgiem i Francją. Od południa, ze Szwajcarią i Austrią. Od wschodu, z Czechami i Polską, za środku nocy, za stolicą państwa jest Berlin, a cały kraj dzieli się na 16 lat od powierników naszych województw. Mieszka w nim 82 miliony obywateli. Stąd też Niemcy są jednym z liczniejszych krajów w Europie. Niemcy to duży i nowoczesny kraj. Przy każdym pewniejszym miejscu znajduje się układ lotniczy, zapewniający każdy nauczanie do wyboru. A skoro mowa o samolotach i pasażerach, to czy ktoś z nas wie, jak się nazywają najwyższe niemieckie linie lotnicze? Tak, to nie było ani Lufthansa, ani nauczycieli pilota. Oczywiście, że to Lufthansa. O, to kilka i najnowszych modeli. Thank you.
Аква, Кума, Адидас, Опел, Мерцедес, Volkswagen, Audi, BMW. Obecnie kraj jest potężny na rynku Unii Europejskiej, który nie jest mocowy, chyba nie dobrze trwałaś, może zdolny być. Naprawdę, jakoś nie przejdzie się widać, no, ale nie będę się sprzeciwiała. Niemcy będą się działać. Mają prawdopodobnie najwięcej uroczystości z wszystkich krajów europejskich. Święta wypełniają zawyte lata, a lata prawie każdy będzie na swoje obywatele. Najsłynniejszym niemieckim świętem jest machiński oktober, chociaż żadna poszerzona wymieniony jarmark to równie ciekawa tradycja, odbywająca się w całym kraju. Niemcy bardzo lubią muzykę i śpiew. Stąd miesiąc czerwiec poświęcony jest organizacji dużej ilości festiwali. Właśnie mamy czerwiec i z tej okazji postanowiliśmy przybliżyć Wam nieco znany temat. Popatrzcie i posłuchajcie naszych koleżanek, jednej z najbardziej lubianych profesorów świadek, Hercy Lajn. Co to znaczy?
Czyli porządek musi być.